Powiedziałabym, że najważniejsze to jest brzmienie oraz praca klawiatury. Te dwa elementy są kluczowe do tego stopnia, że musimy być pewni, że to jest brzmienie, które naprawdę nam odpowiada i że klawiatura pracuje dla nas w sposób optymalny. Ja już doszłam do takiego sposobu po prostu, że zawsze wykonuję podobne utwory. Mam takie dwa o zróżnicowanej dynamice i tempie. I one podpowiadają i pokazują, czy tak naprawdę brzmienie jest dobre i czy praca klawiatury jest dobra. Więc warto przed zakupem wypróbować sobie, nawet jeżeli ktoś jest początkujący i jeszcze nie zna skomplikowanych bardziej utworów, to zagrać sobie bardzo szybko, tak powiedzmy, dźwięki i na górze klawiatury, i ten na dole klawiatury, i równocześnie wypróbować mocniejsze brzmienie, tak żeby usłyszeć samodzielnie, jak ustawienie grand piano brzmi w danym instrumencie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest praca klawiatury i to, czy klawiatura jest naprawdę równa, bo czasami zdarzają się instrumenty, gdy klawisz jest naciśnięty z taką samą mocą, podczas gdy jeden będzie bardzo donośny, drugi będzie jakby trochę cichszy. Jest to element, który jest dosyć niepokojący i raczej to już warto wybrać pianino, które ma klawiaturę idealnie równą, tak że każdy z klawiszy brzmi z takim samym natężeniem. Powiedziałabym, że ten element jest taki bardzo podstawowy i należy od razu wybrać inny instrument, bo wtedy nie pozwala to tak kształtować dynamiki i utworu, jakbyśmy chcieli. I kolejna sprawa, jeżeli już będziemy mieli pewność, że to jest brzmienie, które nam odpowiada, że klawiatura pracuje idealnie, to warto przeczytać, jakie są inne specyfikacje w danym pianinie i zapytać samych siebie, czy naprawdę są to opcje, których my potrzebujemy. Czyli jeżeli jesteśmy osobą, która grywa różne utwory z akompaniamentem, trzeba się upewnić, że ten akompaniament jest w standardzie w danym pianinie. Jeżeli ktoś chce grać tylko klasykę na pianinie, wówczas nie ma potrzeby akompaniamentu. Warto upewnić się, że jest metronom, że jest wyjście na słuchawki, moc głośników. Jeżeli ktoś potrzebuje zapisywać na komputerze, czy jest MIDI out wyjście, albo wyjście USB z możliwością nagrywania. Są to takie kolejne funkcje, które bardzo mogą być dla niektórych bardzo potrzebne, dla innych zupełnie niezbędne, więc to już jest w zależności od potrzeb klienta. A to, co jest niezbędne, to właśnie idealne dla nas brzmienie i praca klawiatury.